Zachodnie wybrzeże Norwegii to miejsce najbardziej zachwycających krajobrazów. Czy wiesz, że znajdziecie tam ponad 1000 fiordów? Spektakularne fiordy, wyrzeźbione przez lodowce, rozciągają się na długości 200 km w głąb lądu i mają ponad kilometr głębokości. A tak dla przypomnienia, fiord to rodzaj głębokiej zatoki, mocno wcinającej się w głąb lądu, często rozgałęzionej, z charakterystycznymi stromymi brzegami. Widoki na norweskie fiordy są oszałamiające, ale równie oszałamiająca jest trasa przejazdu przez ten zawiły teren. Od miejscowości Kristensen do Trondheim droga prowadzi wzdłuż norweskiej autostrady E39 o długości 1100 km, a łączny czas podróży to aż 21 godzin. Trasa prowadzi przez sieć fiordów i obejmuje również 7 przepraw promowych. Podczas silnych wiatrów, które występują w Norwegii, ta trasa jest wręcz niemożliwa do przejechania, a promy są często odwoływane. Aby poprawić dostęp do usług, rynków i ułatwić mieszkańcom transport, rząd zdecydował o rozpoczęciu największego i najbardziej ambitnego projektu infrastrukturalnego w historii kraju, wartego bagatela 47 bilionów dolarów. Nowy projekt ma na celu całkowite wyeliminowanie przewozów promowych. Norwegowie chcą wybudować infrastrukturę mostów i tuneli podwodnych oraz tuneli podziemnych, aby przebić się przez norweskie fiordy i połączyć dwa brzegi. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania naszego kanału. Zagłębiamy się teraz w tą niesamowitą podróż autostradą przyszłości. Pierwszy tunel o nazwie Rockfast będzie miał 27 km długości i maksymalną głębokość 392 metrów poniżej poziomu morza, co uczyni go najgłębszym i najdłuższym podmorskim tunelem drogowym na świecie. Będzie stanowić część głównej europejskiej trasy E39 wzdłuż zachodniego wybrzeża Norwegii i połączy miasta Kristensen, Tewanie, Helstin i Bergen. Droga będzie składała się z dwóch tuneli połączonych ze sobą co 250 metrów łącznikami z wyjściami awaryjnymi. Każdy tunel będzie miał zatoczkę w odstępach co 500 metrów, a wzdłuż trasy zamontowane będą kamery do monitoringu oraz telefony. Podmorski węzeł komunikacyjny po raz pierwszy połączy wyspę Kvitsøy z lądem. Dlaczego Norwegowie szukają nowych rozwiązań i chcą budować podwodne tunele? Po pierwsze, ze względu na trudne warunki pogodowe w tym kraju. Często odwoływane są promy, a także zamykane drogi, na przykład ze względu na śnieg, silne wiatry czy wysokie fale. Mieszkańcy jadą godzinami, by w ostatniej chwili dowiedzieć się, że prom został odwołany i muszą wracać. Podwodne tunele są tu idealnym rozwiązaniem. Taka ukryta autostrada nie tylko schowa się przed warunkami atmosferycznymi, ale także nie będzie widoczna dla oka. Pozwoli to zachować naturalne piękno fiordów, a my będziemy mogli podziwiać nienaruszoną przyrodę. Prace nad Rockfast już teraz trwają, natomiast niektóre fiordy stawiają przed zespołem projektowym ekstremalne wyzwanie inżynieryjne. Bjørnafjord, położony na południe od Bergen, ma 5 km szerokości i 600 metrów głębokości. Aby pokonać ten trudny odcinek, zaproponowano pływający most zakotwiczony na obu końcach brzegu. To most o konstrukcji pontonowej, opierający się na połączonych ze sobą pontonach lub barkach. W Polsce również posiadamy tego typu konstrukcje. Jedną z nich jest most Sobieszewski w Gdańsku. Alternatywnym rozwiązaniem jest podwieszany, pływający tunel podwodny, którego tuby byłyby przymocowane do dna morskiego za pomocą kabli o wysokiej wytrzymałości. Kolejne wyzwanie stawia fiord Romsdalsfjord, który będzie wymagał 16-kilometrowego podmorskiego tunelu, a następnie 2-kilometrowego mostu wiszącego, który połączy się z miastem Molde. Zdecydowanie najbardziej złożonym i ambitnym ze wszystkich przybrzeżnych przepraw to Sognefjord, znany również jako Król Fiordów. Ten największy i najgłębszy fiord Norwegii ma ponad 3,7 km szerokości i 1,3 km głębokości w najniższym punkcie. Inżynierowie planują tu wiszący most przecinający Sognefjord, który byłby prawdziwym rekordzistą.
dwukrotnie dłuższym od obecnie najdłuższego mostu na świecie. Norwegowie rozważają również przekroczenie Sognefjordu przez pływające mosty i podwieszane pływające tunele podwodne. Podobnie jest w przypadku fiordu Sulafjord. Trasę można by pokonać samochodem, przejeżdżając podwodnym tunelem zawieszonym na pływających pontonach. Rozważana jest również propozycja hybrydowa, czyli połączenie pływającego mostu pontonowego z częścią zanurzoną w pływającym tunelu, który umożliwi statkom swobodną żeglugę. O ile w takim razie będzie szybsza trasa, która teraz zabiera 21 godzin? Norwegowie szacują, że uda się obniżyć czas o połowę i w dodatku będzie o połowę tańsza. Obniżą się koszty przejazdu ze względu na brak opłaty za promy i oczywiście mniejsze zużycie paliwa. Norwegowie chcą, by oryginalna konstrukcja powstała w ciągu najbliższych 30 lat. Gdy tak się stanie, z pewnością będzie to nie tylko cenne rozwiązanie komunikacyjne, ale i niemała atrakcja turystyczna. Na nowym i najbardziej przewidywalnym transporcie skorzysta na pewno gospodarka Norwegii. Połączy miasta, rynki i stworzy nowe możliwości dla mieszkańców. Szybciej dostaną się do pracy, szkoły, szpitala, a w dodatku ilu będzie zadowolonych kierowców? Wiele obszarów w Norwegii wyludnia się właśnie ze względu na trudny dojazd, a przykładem jest gmina Tysnes, której populacja z roku na rok maleje. To może się wkrótce zmienić na lepsze. Projekt podwodnych tuneli jest zdecydowanie innowacyjny, ale nasuwa się pytanie, czy jest bezpieczny. Co jeśli wybuchnie pożar? Ucieczka z podwodnego tunelu nie wydaje się łatwa. Wyobraź sobie, że utknąłeś pod wodą, kiedy wydarza się jakaś katastrofa. Norwegowie skupiają się na rozwiązaniach, które mają zapewnić bezpieczeństwo podróżnym. Już teraz testują, co się wydarzy, jeśli w ciężarówce przewożącej łatwopalne substancje dojdzie do wybuchu. Mają przygotowane wyjścia ewakuacyjne oraz grupę ludzi, która szybko zareaguje i pomoże w ewakuacji. Tworzenie tak trudnego projektu, jakim jest przeprawa przez fiordy, odbywa się pod okiem wielu specjalistów z różnych dziedzin. Dlatego do projektu włączyły się trzy największe uniwersytety w regionie nordyckim. Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii, Uniwersytet w Stavanger, Uniwersytet Techniczny Halmersa. Nad podwodną autostradą pracuje około 50 doktorantów, którzy starają się rozsupłać różnego rodzaju problemy, począwszy od tego, jak najlepiej zbudować wytrzymałe tunele, aż po opracowanie bezpiecznych rozwiązań, by nigdy nie doszło do katastrofy. Wygląda na to, że Norwegom cały ten trud budowy się opłaci. Nowa trasa pozwoli przebyć całą drogę autostradą E39 bez przeszkód, takich jak nieprzewidywalne warunki atmosferyczne lub przymusowe postoje w oczekiwaniu na kolejny prom. Norwegia zarabia ponad 50 bilionów koron norweskich na turystyce każdego roku. Nowa i nowoczesna autostrada może sprawić, że ta liczba znacząco się podwyższy. Połączenie wysp ze sobą i ze stałym lądem otworzy nowe możliwości, które wcześniej były mało dostępne. Autostrada będzie według planu wybudowana w całości do 2050 roku, a co ciekawe, w podwodnych tubach przewidziane są nawet ścieżki rowerowe i piesze. A jak Wam podoba się ten projekt? Napiszcie w komentarzu. Kliknijcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Dziękujemy i do następnego.